Cześć, tutaj Piotrek, witam wszystkich serdecznie oglądających kanał Akomania. W dzisiejszym filmiku chciałbym podzielić się z Wami jednym z ciekawszych spektakli natury, który dość często mogę obserwować u siebie w akwarium. Z jednej strony jest to początek nowego życia, który jest inicjowany przez moje kiryski sterbaje, a z drugiej strony jak spektakl naturalnego życia pobudza instynkt łowcy u mojego największego predatora, którego mam w akwarium, czyli ducha amazońskiego. Choć nie tylko jego, bo jeden z dysków też lubi delektować się ikrą kirysów, śledząc je podczas ich godowego tańca. Kiryski sterbaje to jedne z dwóch rodzajów kirysów, które posiadam w swoim akwarium. Drugim gatunkiem to kiryski pstre, które to w odróżnieniu od sterbai mało ochoczo podchodzą do tarła. Szczerze to jeszcze nie widziałem ich podczas tańca godowego, a są już od dawna u mnie w akwarium. Tarł kirysów oczywiście moim zdaniem jest jednym z ciekawszych, a na pewno weselszych tarł, jakie możemy podpatrywać u ryb akwariowych. Wtedy to te dość mało śmiałe i płochliwe rybki zapominają o tym, jakie są na co dzień i możemy obserwować je w grupowych gonitwach po całym akwarium. Te godowe tańce, choć wesołe i niosące ze sobą zalążek nowego życia, niestety zazwyczaj w akwarium ogólnym kończą się dramatycznie. Natura nie oszczędza słabych, pozostawionych bez opieki maluchów, które to mogą być smaczną kolacją dla innych. Zwłaszcza w akwarium, gdzie te tereny łowieckie są dosyć mocno ograniczone. Do tej pory ze wszystkich tarł kirysów, jakie miały miejsce u mnie w akwarium, uchował się jeden maluch sterbaja. Ale to były czasy, zanim duch wyrósł na takiego smakosza kawioru. W tym momencie wygląda to tak, że duch tylko czeka na to, ażeby móc zapolować. Jedni mogą pomyśleć, że to dość brutalne, ale sam osobiście bardzo lubię ten widok i lubię podglądać go, gdy przeczesuję zarośla w poszukiwaniu jego przysmaku. Duch amazoński jest moim zdaniem jedną z ciekawszych ryb akwariowych, jakie możemy obserwować w domowym akwarium. Nie jest to mała rybka i wymaga dość dużego zbiornika, ale dla obserwowania jego niesamowitego rodzaju poruszania się warto pomyśleć o powiększeniu zbiornika. Drugim koneserem kawioru jest jeden z dysków, które pływają u mnie w akwarium. Ten German Wonder z jakiegoś powodu jest jedynym z dysków, które posiadam, a przejawia ogromne zainteresowania łowieckie. Na jego kolegach tarło kirysów nie wywiera żadnego wrażenia. Możliwe, że mają po prostu zupełnie inne preferencje kulinarne, kto wie. Ten ewidentnie jest smakoszem i tak samo jak duch lubi poszukać smakołyków pływając za igraszkującymi sterbajami. I to byłoby chyba wszystko, czym chciałbym się dziś z Wami podzielić. Serdecznie dziękuję za poświęcony czas i zapraszam na kolejne akwarystyczne odsłony na kanale Akwamania. Trzymajcie się, hej!